W sumie jestem tutaj już w Niemczech 3 lata, pracuję na budowach, No, posiadam trójkę dzieci, do domu jeżdżę raz na tydzień, tak raz na dwa tygodnie, zależy nieraz od sytuacji, jaka tam się jest potrzebna. Do domu nie jest w sumie daleko, tam na te 400 kilometrów. Są lepsze zarobki, no. I z tego względu jesteśmy, bo człowiek, wiadomo, ma więcej pieniędzy, lepiej się żyje. Ma więcej człowieka stać, rodzinę i to jest ten jedyny plus, który jest, dlatego tu jesteśmy. Minus jest rozłąka z rodziną. Ciężko wyjechać z domu zawsze. Wracam z Berlina do Polski, do rodziny. No jestem zadowolony, bo nie będzie granic 21 grudnia. Szybciej zajadę do domu. A w Berlinie jestem sam. Człowiek tęskni za rodziną. Zajmuje się tam pracą, to szybciej czas leci. No ale są plusy tego, że nie będzie nareszcie granic. Będzie wolna Europa. Wejdziemy do Schengen 21 chyba grudnia, to moim zdaniem to będą same korzyści na przykład, bo nie będzie oczekiwania na granicy w kolejce. Ten czas można będzie poświęcić, szybciej dojedzie do domu. Niemcy mogą mieć trochę obaw, na pewno się obawiają, bo się łączą z biedniejszymi krajami. To jest normalna rzecz. Ale nie powinni się, mi się wydaje, że nie powinni się niczego obawiać, bo i tak przecież od ilu lat już jeździmy i nic takiego się nie dzieje. Wir haben vom Zoll erzählt, nicht an der Grenze wird kontrolliert, sondern auch vor der Haustür. Also überwacht werden wir überall, da brauchen Sie keine Bange haben. Die höchste Zeit. Die zu öffnen. Wir sind ein Land, ein Europa. Grenzen gibt es nicht mehr.